Okej, okay. no więc formalnie witam Was bardzo serdecznie. Jak ktoś nie wie, ja nazywam się Maciej Makołaj i to jest zabawa z kolejnym oszustwem na Kickstarterze, które można wyjątkowo sprawdzić. Więc dzisiaj to jest. Albo to było wczoraj? Zaraz, jest jakaś informacja, kiedy się pojawił news 17. Nie, to jest 17 wiek. Mniejsza z tym. W każdym razie, Dead Incorporated. Gra, która pozwoli, jeszcze nie powstała, pozwoli nam wcielić się w. Ciężko powiedzieć, w sumie, będziemy ten, niby że w śmierć, ale będziemy mieć wpływ na ludzi zarażonych dżumą, by rozprzestrzeniali jeszcze więcej tej zarazy. Więc ta gra doczekała się prototypu, bo twórcy jednak uznali całkiem mądrze, że warto przed inwestycją w nią sprawdzić, z czym będziemy mieć do czynienia. I ja teraz to będę sprawdzał, krótko mówiąc, tak to wygląda. Death Incorporated To jest demo na Kickstarterze. To, że nie słyszycie żadnych głosów ani muzyki w tle, to jest ok. Jest zabugowane, to jest tylko prototyp, i. ma nam przybliżyć rozgrywkę. A polega ona na tym, że będziemy sobie mogli zapędzać tych wszystkich ludzi. To w ogóle bardzo przypomina ten Wildfire Worlds. Mamy tych zainfekowanych, oni nimi, ta cała horda nimi podąża. No i chyba tyle. I możemy sobie wybierać różne rodzaje jednostek, które mamy pod swoimi sługami. Kamera, zbliżenie... I co my tu mamy? Musimy zbudować armię, która będzie zarażać ludzi, zbierać duszy, dusze z tych, którzy umarli i uważać na łuczników, żołnierzy i nawet szlachciców na koniach. I tak, chcą strasznie dużo. To jest dobre pytanie, czemu tak dużo? No, i to wygląda tak. Oczywiście każdy sobie może to sprawdzić. Ja nawet nim nie płaciłem jeszcze, więc dobre pytanie. Tu mam tak, są podane opcje, niech zgadnę. To jest gość walczący. Jak to ładnie mówiąc, wręcz czyli pewnie jakiś. No dobre pytanie: chłop, rycerz? A to są wszyscy. Więc załóżmy, że wytyczam ścieżkę tak, i oni sobie idą tutaj męczyć te, 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 tych biednych ludzi. Zobaczymy, jak to umiera, i jak to zdycha. No, i to jest taki pomysł na rozgrywkę. Ciekawe, co się z tego narodzi. Na pewno to wygląda strasznie ładnie. Twórcy i Planet na pomysły nie mogą narzekać. Teraz. Mm, cóż jeszcze mogę dodać? Na jakim to jest silniku? A, to jest dobre pytanie, bo to nie jest tajemnicą. Chyba, że ktoś potrafi trafić, tak naprawdę, w to, jaki to jest silnik. To jest Unity. I teraz tak, mam tutaj tę hordę. Czy mogę jakoś anulować te ich rozkazy? Tu widać jest jakiś webinar... Znaczy, na no ta gra jakoś w sumie dzięki temu, demie wskazuje, że nie zachwyca? Więc ja tę hordę teraz wysyłam tutaj. Zobaczymy, czy jest jakieś wyzwanie. I jedziemy. I ktoś tam mówi, że to jest człowiek bez broni, strzelec i z bronią. Dobra, no to tyle. Tutaj dochodzi do niezłej rzezi, ale mam nadzieję, że człowieczka sobie opanujemy. Ja zbieram moją hordę. Zbieram. Czy dobrze robię? Czy tutaj powstaną te ciała? Tak. I tak. I to jest Unity, oczywiście. No i teraz trzeba będzie jakoś tutaj zajść ich chyba. Proszę iść tędy. Weźmiemy więcej ludzi. I ja tutaj oczywiście zlamiłem, bo tu niepotrzebnie stałem, nie wiem. No i to jest chyba tyle, co można nie powiedzieć. Na no, jakiejś większej ilości tajników nie ma. Taki oto słodki demku. Ja to w sumie jest tylko materiał, który ma powiedzieć: O boże, zlamiłem. I bardzo dobrze. <laughs> Jeszcze raz. To może w, da się zrobić lepiej. Czyli jednak jest wyzwanie. Ja tam się poddałem i wyszedłem z tego wszystkiego. Więc teraz, teraz bez, okej, okay. nie jest takie głupie, jak myślałem. Więc tak, horda zabiera przede wszystkim wszystkich ludzi. I zbiera się w kupie. Fajne jest wyznaczenie grubi, Tak, jest fajne, jest bardzo ładne. Znaczy, oni podążają śladem tej śmierci, nie wiem, czy to jest jakieś bardziej głębokie. Tam ktoś się ukrył chyba. No moi drodzy, tutaj zbieramy, zbieramy, zbieramy. No i tak, w tym można przegrać, można. I co tam, czat mówi, że nuda. Tak. Przyznaję szczerze, że jak na razie to jakiejś rewelacji nie robi. Zwłaszcza, że jest, było teraz to Wildfire, które jest dużo ciekawsze. I w dużo lepszej fazie i jakoś tak nie wykorzystują do tego niecnie e, Kickstarterów. Znaczy jak dojdą dźwięki, to może to coś zmieni, chociaż szczerze jakoś w to nie wierzę. Zbierzmy ludzi i chodźmy na grubego, i potem na łuczników, i tyle. Uwaga. I teraz sru na ten. Na łuczników zobaczymy. Czy jakoś ścieżkę poprowadziłem wiarygodnie? Chyba tak. Łucznikokusznicy dostają. I teraz nic jak tylko wbić tu w tłum i będę miał moją hordę całkiem sprawną. Jak, za pieniądze z Kickstartera realizuję swoje marzenia. To jest bardzo możliwe, bo tam niektóre przekręty Kickstarterowe są takie jawnie, takie sobie. Tu w ogóle jest jakaś śliczna szubienica. średnio średniowiecze, bodajże. No i to jest to, mam tutaj hordę. Czy mogę na przykład rozwalić budynek? Nie. Oni się tak słodko obijają o to wszystko. Więc lecę jakoś dalej tutaj załóżmy. Czy ta gra jest darmowa? Litości, jakby ktoś miał mózg to by tam przeczytał. że tam zrozumiał to co mówię. To jest tylko demo z Kickstartera. Tędy. Moja hordo. Więc on, gra będzie płatna, natomiast demo jest demem. I widzę, że to nie, nie jest głupie, tylko ciekawe, jak oni chcą zrobić z tego jakąś pełnoprawną grę. Ja tu troszeczkę źle zmikrowałem i... ...chyba gruby nas powalił, nieźle. I w ogóle przegraliśmy, ale to tak chyba z tego, co widzę, jest wielki koniec. Tak? Nie. Tu, są, tu się pojawiają jeszcze ludzie na konikach. Tu się podąża dalej. No okej, okay, jest wyzwanie, więc nawet można się tym jakoś ładnie bawić, ale... <laughs> ...nie wiem, czy będę chciał. Dobra, wobec tego można powiedzieć, że Dead Incorporated jest odfajkowany. Czyli chodzisz i kosisz. Tak, no tylko to jest prototyp. Ja jeszcze próbuję się doszukać jakiejś takiej bardziej fascynującej... ...strony tej produkcji, ponieważ wydała mi się ciekawa, natomiast... ...po tym demie to widzę, że... ...to jest zbyt proste, jak na tą kwotę, którą chcą tu uzbierać. 300 tysięcy funtów... Za to można z Wiedźmina polskiego zrefundować. Tak patrzę, no jest ładne, no pewnie mapy będą słodkie, aha, wybuchające krowy i tak dalej, no dobrze. W przyszłości będzie jakieś ciekawe, ale sam ten taki pomysł nie robi, krótko mówiąc. Ja wobec tego na razie tak. Mm... To jest wszystko co miałem w związku z nim do powiedzenia i mówię serdeczne dziękuję pamparam